Wracają, czyli jednak na tych live'ach tutaj na kanale Launcher to też jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać i porozmawiać. Pewnie, że tak. To, co zrobiliście, spotykając się z nami, czy dając nam szansę na to, żebyśmy mogli porozmawiać z wami w ostatnich dniach czy tygodniach, kiedy ja z moimi gośćmi, ale także szanowny Michał ze swoimi gośćmi wyczynialiście, uznaliśmy, że to jest dobry wstęp do tego, żeby widzieć się tu częściej, rozmawiać ze sobą częściej i poruszać tematy, które mogą interesować was, ludzi zainteresowanych stylem, ludzi, którzy interesują się polską modą, nie tylko męską, ale także tymi, którzy na przykład interesują się całą branżą ślubną albo całą branżą eventową, która no, musi jakoś wyglądać, musi jakoś się odziać. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji też w takim miejscu, w którym chciałbym, zanim zaproszę pierwszego mojego gościa, a potem drugiego mojego gościa, dzisiaj to będą dwie kobiety, więc jeśli chodzi o proporcje, będą zachowane poprawne. To one dzisiaj tutaj na kanale Lancerto na Instagramie będą rządziły. Najpierw spotkamy się z Kasią Gajek, Spire Wedding Planner. Będziemy rozmawiali o branży eventowej, branży ślubnej i nie tylko, o tym, kiedy ona może wrócić do życia, jak ona będzie wyglądała, jak wygląda dzisiaj, co się takiego pozmieniało, a później Zofia, która... chciałbym właściwie w jakiś miły i mądry sposób przedstawić Zosię, którą poznacie i będziecie mieli okazję z nią się spotkać, Zofia Kulewicz, która będzie przejmowała kanał Lancerto i próbowała was ubrać. Nie facet będzie wam mówił, szanowni panowie, jak należy wyglądać, ale to właśnie ona, Zofia, stylistka, będzie o tym opowiadała. I dziś zrobimy sobie małe intro do tego spotkania, zrobimy mały wstęp, zrobimy sobie taki mały przedpokój, w którym będziecie mogli się z panią Zofią widzieć i z panią Zofią się przebierać. I bawić w to, jak ewentualnie to jej spojrzenie na nasz wygląd powinno wpływać na jesień, na lato i na wiosnę tego roku. Celowo mówię o tych trzech różnych porach, bo to się wszystko tak wywróciło do góry nogami, że kiedy ostatnio z Michałem, szanownym Mr. Vintage'em, rozmawialiśmy sobie tutaj o tym, jak będziemy wyglądali w tym sezonie, no to Michał mówi, stary, ale... Nie powiedział stary, ja sobie tak dodałem. Mówi, młody człowieku, nie wiemy jeszcze, jak nazwać te sezony, jak one będą wyglądały, co powinniśmy zrobić, żeby szanować to, co już zostało wyprodukowane, jak w ogóle przygotować się do sezonu zima 2020-2021, jak to będzie wyglądało, kto to będzie szył, z jakich to będzie robione materiałów i tak dalej, więc o tym wszystkim będzie okazja sobie porozmawiać, ale jesteśmy w takim miejscu, które zaczyna bardzo powoli wracać do życia. Myślę o fizycznych sklepach. I kiedy spotykaliśmy się z Mr. Vintage tutaj na plotki, kiedy wszystko zostało pozamykane, kiedy jedyny kontakt z wami mieliśmy właśnie w ten sposób i przez sklep online'owy także, ale wśród naszych widzów byli ci, którzy pracują na co dzień w salonach Lancerto, są specjalistami, którzy nie tylko podadzą coś i poczekają, aż przyjdziecie z kartą i zapłacicie, ale tymi, którzy doradzą, tymi, którzy przygotują was do tego, żebyście wyglądali godnie i podpowiedzą pewne rzeczy, bo tego wy jako klienci też od pracowników Lancerto oczekujecie. I dzisiaj ten moment, w którym oni powolutku już nie tylko mogą czekać na was tu na Instagramie, ale mogą na was czekać w fizycznych sklepach, teoretycznie jest fajny i ciekawy. Ale tak naprawdę ten moment, w którym te sklepy się otworzyły, jest ważny dla was, klientów, z kilku powodów. Po pierwsze, obowiązuje i to będzie słowo, nie wiem, czy to będzie słowo 2020 roku, ale na pewno często się będzie pojawiało, nowy reżim sanitarny. To oznacza, że rękawiczki, dezynfekcja, maseczki, pilnowanie wszystkiego, co może sprawić, że zagrożenie przenoszenia się wirusa w sklepach Lancerto będzie ograniczone do minimum, to będzie standard. Nie wszystkie sklepy jeszcze są otwarte. Nie wszystkie sklepy są wypełnione klientami i będą mogły być wypełniane klientami tak szczelnie, jak były wypełniane do tej pory. Więc pamiętajcie o tym, że będą pewne obostrzenia, będą pewne ograniczenia. Kiedy przyjdziecie do sklepu, nie będzie można wielu rzeczy, które można było robić do tej pory, ale nie zniechęcajcie się. Serdecznie was zapraszamy do tego, żebyście korzystali ze sklepów stacjonarnych i przychodzili do galerii, które zostały otwarte i w których specjaliści od stroju Lancerto czekają na was i chcą się spotkać, porozmawiać, bo no, umówmy się, to nie jest slogan, ale bez was to nie było to samo. Bez was to nie było to samo, więc dziękujemy za wierność tu, dziękujemy za to, że doceniliście to, co udaje się robić w online, ale jednocześnie dzisiaj, skoro jest taka możliwość i jest taka okazja, spróbujcie dać szansę
też Lancerto i innym firmom, które w tym kryzysowym momencie mają bardzo, ale to bardzo pod górkę, bo rozmawialiśmy sobie tutaj nieraz, mówiąc o tym, że tak naprawdę branża modowa czy branża producentów odzieży ma bardzo trudno, szczególnie ta, która sprzedawała nie w online, ale w sklepach fizycznych, czy nie tylko w online, ale także w sklepach fizycznych, szczególnie w galeriach handlowych, które swego czasu zostały zamknięte, że jeżeli my nie będziemy się w to angażowali, jeżeli my nie będziemy pilnowali tego, żeby w jakimś sensie zainwestować, to tak naprawdę my nie pozwolimy utrzymywać miejsc pracy, bo to w tym łańcuchu biznesowym, który błyskawicznie ostatnio poznawaliśmy, jest bardzo, ale to bardzo istotne i bardzo, ale to bardzo ważne. Więc o tym też proszę pamiętajcie teraz, kiedy będziecie się decydowali wyjść i kupić, czy zostać i nie kupować. A może zrobię to później. Później będzie można spróbować znów, ale tak naprawdę dzisiaj potrzebujemy waszego wsparcia, dzisiaj potrzebujemy pewnego ponownego zaufania, dzisiaj potrzebujemy znów się spotkać, bo przecież do tych spotkań było nam tęskno. Firmy, które przygotowują odzież, które szyją tę odzież, które próbują sprzedać później tę odzież, to jest jeden z sektorów gospodarki, który bardzo dużo waży w polskim PKB, ale jednocześnie dzisiaj widziałem takie dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie liczba ludzi, którzy wystąpili o zasiłek dla bezrobotnych, jest gigantyczna. Takiej nie było nawet w latach 30., kiedy dochodziło do głębokiego kryzysu. To dzisiaj tak naprawdę głęboki kryzys stamtąd mógłby popatrzeć na ten dzisiejszy i zobaczyć, co to znaczy. To w Stanach Zjednoczonych ten moment, w którym wyłączono hotele, wyłączono turystykę, wyłączono to, co dawało też Amerykanom przyjemność, to jest gigantyczny spadek. I dzisiaj, w momencie, w którym powolutku ten świat będzie się otwierał, jeden szybciej, austriacki, inny wolniej, amerykański na przykład, będziemy musieli być rozważni, będziemy musieli być ostrożni, będziemy musieli godzić się na pewne ograniczenia, ale jednocześnie to jest tylko i wyłącznie w naszym i waszym interesie, żebyśmy po prostu wszyscy byli jak najbardziej zdrowi, jak najbardziej bezpieczni i jednocześnie w tej nowej rzeczywistości mieli jak najwięcej tych szans, które świetnie znamy z czasach przed-covidowych. Branża modowa, odzieżowa to jedno, ale jest też branża, która organizowała śluby, która sprawiała, że młodzi ludzie mogli powiedzieć sobie: tak, ja ciebie też. Oczywiście, aż po grób, kochana. I robili to naprawdę w fajnych okolicznościach przyrody. Dzisiaj śluby mogą się dalej odbywać, ale jak popatrzycie czasem na instagramowe zdjęcia ludzi, którzy mają ślub w czasach COVID-u za sobą, no to babcia tu, mama tam, ojciec tam, 7 metrów z tyłu ciocia i koniec. No, świadkowie oczywiście. Ale to nie jest to samo. Więc o tej branży chciałbym dzisiaj porozmawiać. Katarzyna Gajek, Aspire Wedding Planner, będzie ze mną już za chwilę tutaj na żywo i mam nadzieję, że dacie się wciągnąć w to, żebyśmy sobie porozmawiali. Tylko pytanie, czy Kasia mi tutaj pozwoliła wejść i za chwilę będę mógł ją znaleźć. Jest! Uwaga, uwaga, uwaga. Chwilę, zanim będziemy mieli tę okazję. Natomiast jeżeli jesteście w sytuacji ludzi, którzy mieli mieć w tym roku ślub, ale nie wiedzą, kiedy go będą mieli. Dzień dobry, Kasiu. To dzień dobry, witam. Jest od tego, żebyście zapytali ją dzisiaj o wszystko dosłownie. Po to się umówiliśmy tutaj, żeby dać wam tą wartość i tę wiedzę, która może być wam przydatna. Pamiętasz, kiedy robiłaś ostatni ślub? Tak normalnie? W grudniu. Zdążyłam zrobić ostatni ślub w grudniu 2019. To od dłuższego czasu siedzisz i czekasz na? Nie siedzę i nie czekam. Działam z potrójną mocą tak naprawdę. Moja praca polega na tym, że ja organizuję te uroczystości, no oczywiście zanim one się jeszcze wydarzą, więc pracy mamy teraz dużo, aczkolwiek trochę innej, bo wszystkie te wiosenne uroczystości przekładamy. Przekładamy na jesień, przekładamy na zimę, przekładamy na kolejny rok, więc tej pracy mamy... Ale jesień i zima tego roku jest brana pod uwagę. Jest brana pod uwagę. Mhm. I wiesz, tak naprawdę z mojej perspektywy w tym planowaniu krótkoterminowym widzę nadzieję bardziej niż w tym planowaniu długoterminowym. No bo nie wiem, czemu by zakładać, że w przyszłym roku nie będzie na przykład powtórki i że nie będziemy mieli podobnej sytuacji, więc paradoksalnie przekonuję swoich klientów, żeby to robić w krótszym dystansie. Kasiu, czy trudno ci to przechodzi? Przekonać ich do tego, że kochani, żyjemy w czasach z wirusem teraz, pewnie będziemy żyli w czasach z wirusem później i warto, zachowując wszelkie wymyślone już albo wymyślone w przyszłości środki bezpieczeństwa, jednak tę ważną dla was uroczystość zrobić. Wiesz, to trudno, dlatego że ludzie się bardzo przywiązują, szczególnie jeżeli planują uroczystości przez rok, jeżeli się przywiązują do ceremonii plenerowej, przywiązują się do konkretnych romantycznych warunków, bardzo trudno ich przekonać, że zimą też może być cudnie i romantycznie.
Mam na to dowody, że może być, ale no, I to chwilę niekoniecznie trzeba zajmuje. jechać do Laponii, żeby było cudnie zimą. Tak, zdecydowanie. Nawet znajdę dużo argumentów i dowodów na to, że może być nawet lepiej niż w jakieś 35 stopni w środku lata. Ale rzeczywiście parom jest dość trudno porzucić taką ideę, te plany, które mieli. No ale wiesz, no, znaleźliśmy się w nowych okolicznościach i myślę, że jednak większość ludzi podchodzi do tego bardzo serio, w takim sensie, że jednak sensem tych planów było małżeństwo, no, było zawarcie ślubu, był sakrament. Teoretycznie tak, chociaż różnie Nie ludzie do tylko tego wesele. podchodzą. No tak, jedni to robią dla zabawy, inni jednak z takich bardziej głębszych pobudek. I powiem ci szczerze, że nawet jestem zaskoczona, że patrząc na dane na przykład z Urzędu Stanu Cywilnego, to tych ślubów aktualnie, marzec, kwiecień, odwołanych było 40%. Czyli to nie jest tak, że po prostu wszyscy spasowali i powiedzieli nie, w maseczce to Nie, nie. tylko, no nie, bo w maseczce to tak, tylko że w Urzędzie Stanu Cywilnego możemy to zrobić już, a potem właściwie rozejść się do domów i zamówić pizzę z dowozem do domu. Bo jak to w takim razie wygląda w momencie, w którym nie ma szansy na event? Wiesz co, no, ludzie podchodzą do tego w ten sposób. Teraz robimy ślub, bierzemy, potrzebujemy, chcemy, nie chcemy samego sakramentu czy samej ceremonii przekładać, ale mamy kolejne powody, żeby w przyszłym roku się, czy w dobrym momencie, kiedy już będzie można się spotkać w większym gronie i pocelebrować. Jest formuła odnowienia przysięgi, po roku ją można odnowić. Wiesz, ja powodów do Zakładamy, że jest szansa celebracji. jeszcze na to, tak, bo przez rok to też się sporo może wydarzyć, bo my mówimy tutaj o ślubach i branży ślubnej, a inna branża rozwodowa ma się też pysznie w tym czasie, kiedy nagle ludzie są ze sobą i mogą się poznać. No tak, no tak. To jest czas weryfikacji zdecydowanie. No wiesz, dla mojej branży to dobrze, powiem przekornie. Kiedyś pamiętam, chyba zadałem Ci to pytanie na spotkaniu, czy jest już w ogóle organizowane, bo stypy tak, ale czy organizowane są rozwody, no bo dla niektórych to też może być niezła impreza. No. Tak. No wiesz co, no, za granicą oczywiście są, w Stanach są, w Polsce raczkują, ale one by się bardzo przydały. Ale wiesz, no, jakby w Stanach rozwód bierze się dużo prościej niż w Polsce. Jak ludzie przez 2-3 lata no, chodzą do sądu, bąbkują się, po prostu to jest bardzo długi proces, ale celebrować można, zdecydowanie. Można. Jest jakiś tak. Tylko jak mówisz, że to jest 40% mniej, a patrząc na branżę eventową, to jak duży jest to spadek? Nie, no wiesz, do momentu, dopóki nie działa, jakby, wiesz, no, branża, tak, no, bo branża weddingowa jest częścią branży eventowej. No, w eventach w zasadzie 100% eventów zostało skasowanych. Konferencji, szkoleń, warsztatów, koncertów, no nie dzieje się absolutnie nic. Kasowanych, ale I to. też część się przeniosła do online'u. Ty, zastanawiam się, Tak. czy miałeś już taką propozycję, żeby na takim Zoomie takie wesele zrobić. Wiesz co, obserwuję to, powiem ci szczerze, bo burmistrz Nowego Jorku takie śluby wprowadził już jako no, z przepisów prawa dozwolone. Więc obserwuję to, powiem szczerze, z ciekawością. Trochę sceptycznie patrzę, na ile nasze polskie pary byłyby odważne, żeby przez Zooma zawierać taką ceremonię. Jeszcze No zawierać pół ale. biedy, ale wyobraź sobie, że no, skoro są koncerty orkiestr, w których no, Tak. kilku muzyków już jest na No Zoomie nawet właśnie, to tak kilkuset, wiesz, tak. sadzasz babcię w jednym kącie, dziadka w drugim, ciocię gdzieś tam, cały świat się łączy na Zoomie i robimy imprezę. Można nawet wirtualnie stuknąć się kieliszkiem szampana albo złapać welon po północy. Wiesz, są takie doświadczenia, no, nie w Polsce jeszcze. Wiesz, my te wszystkie nowe technologie na weselach naprawdę już żeśmy praktykowali, bo live streamingi, jakieś toasty online, przemówienia, to się wszystko działo. No ale jeżeli mówimy o samej ceremonii, no to czasem żeśmy ją transmitowali na przykład rodzinie, która gdzieś była za granicą, nie mogła przyjechać, ale tak, żeby to była transmisja pomiędzy urzędnikiem, czy nie, no, nie, księdzem, a parą, no to dla mnie jest to jednak mocno futurystyczny plan. Ta jesień i zima, i mówisz o tym, że tutaj wymaga jednak to twojej dużej pracy, żeby przekonać ludzi, że lepsze 15 albo 5 niż 35. To kogo najłatwiej dzisiaj przekonać do tego, żeby jednak spróbował nie patrzeć na to, żeby była literka R, tak? Powinna być literka w miesiącu? Tak, dla wielu No. osób jest to jednak gwarancja sukcesu w małżeństwie. Dobrze, wierzę na słowo. Natomiast ten moment, w którym mówisz, kochani, no nie może być latem, spróbujmy jesienią, zimą, kogo najłatwiej przekonać?
Nie trudno generalizować, wiesz, to, Tak. bo za tym jeszcze stoją, no przepraszam, że to powiem, no duże pieniądze i tak naprawdę to dużo zależy od tego, co się uda wynegocjować i na co się uda przełożyć, bo prawdę mówiąc na początku ten marzec był taki dla par testowy i dla mnie trochę też, na ile jest potencjał po drugiej stronie, pod wykonawców rynku i tak naprawdę na kiedy i na jakich warunkach możemy to poprzekładać. No i się okazuje, że przekładanie rzeczy na za rok, no może być jednak dla klientów trochę mniej korzystne, bo ceny rosną, bo dostają terminy, propozycje alternatywnych terminów nieekwiwalentnych, czyli na przykład sobota, nie wiem, z czerwca przekładana miałaby być na piątek w kwietniu. No i nie każdego jakby taka zmiana satysfakcjonuje, więc czasem to jest no, dla niektórych zło konieczne wynikające z takiego bilansu finansowego, no że lepiej zróbmy to rzeczywiście jesienią i zjemy pewną finansowy status quo po prostu. Więc tu w zasadzie co przypadek, to masz takie historia. Poczucie, że ludzie jednak wolą, ponieważ ustalili, że to będzie weekend, to oni zrobią wszystko, żeby to był weekend, chociaż i nie chcą się zamienić na środek tygodnia, bo słyszę o tym, że różne restauracje proponują na za rok nawet to, Tak. żeby to nie był weekend, no bo tam się po prostu nie zmieścicie. Nawet teraz Tak. proponują, żeby to zrobić gdzieś między poniedziałkiem a piątkiem. Czy ludzie łatwo na to idą? Nie, zupełnie nie. Nie, no jakby wiesz, bawimy się w weekendy i jednak ta branża jest nastawiona na doświadczanie, na wrażenia, na konsumpcję, no, na zabawę z alkoholem. Środek tygodnia dla wielu osób jest absolutnie nie do przyjęcia. No, to też zależy, w jakiej branży pracują. Ja mam trochę doświadczeń z branżą aktorską, z aktorami. No i dla nich na przykład śluby w poniedziałek, wtorek to jest absolutnie no must. No, musi, no nie, w sobotę nie da rady. No, oni pracują w sobotę i piątek najczęściej, więc to co branża. No ale tak no jednak większości ludziom się trudno przestawić. Aczkolwiek to trochę też zależy od ofert rynku, bo jeżeli obiekt proponuje bardzo dobre warunki przeniesienia na środę, to myślę, że znajdzie się trochę par, żeby się nad tym poważnie zastanowić, pochylić. Dzisiaj jest też tak, że hotele usłyszały, dobra, kochani, otwierajcie się i niech ludzie do Was przyjeżdżają, ale same hotele mówią, no super, dziękujemy za możliwość, ale tak naprawdę musimy się do tego przygotować. Zrobiliście to właściwie dosyć dynamicznie, więc musimy popatrzeć na te regulacje, musimy pomyśleć, jak będziemy odkażać pewne rzeczy, dezynfekować i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie restauracje zamknięte, spa zamknięte, więc jaki jest sens otwierać dla 3 osób? Tak. I tutaj zaczyna się dużo problemów. I teraz sama branża hotelarska ma też gigantyczny problem i kryzys. Te śluby najczęściej jednak gdzieś odbywały się w takich miejscach. Jak to wygląda? Jak ta relacja dzisiaj wygląda? Na ile one są elastyczne? Znaczy wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja z dużym niepokojem patrzę i planuję, bo zgłaszają się pary planujące tak po prostu z planu pierwotnego uroczystości na przyszły rok i szczerze, no to mam duży stres. Jak ten rynek będzie wyglądał za 6 miesięcy? Jakby, które miejsca są dla tych moich potencjalnych par na przyszły rok bezpieczne? Okay. Bo w tym, no, dzisiaj za chwilę minie 3 miesiąc, czy no, nie wiem, minie 4 i pytanie, co dalej? Czy te obiekty rzeczywiście przetrwają i co będą mogły oferować? No jest to bardzo trudna sytuacja i widzę, że wiele par, które planuję na przyszły rok, po prostu lekko się zawiesiło. Na zasadzie poczekajmy do jesieni i zobaczymy. Bo za tym też idą, no, znowu pieniądze, jakieś duże zaliczki do obiektów, to nie jest płacenie tylko tam 1000, 2 czy 3, które też no nie, zawsze to jest jakiś pieniądz, ale zazwyczaj to są większe kwoty, więc klienci się troszeczkę no, zawiesili i obserwują, co będzie. Od strony hoteli, wiesz, to jest to, że nic nie wiadomo. I jesteśmy w zasadzie, powinniśmy być gotowi na wszystko i na nic, no bo tak naprawdę, jeżeli wszyscy liczą, że będą jakieś pewne liberalne podejście do 50-osobowych na przykład zgromadzeń, no tylko wszyscy to analogicznie przekładają na wesela. Wesele nie jest zgromadzeniem w świetle przepisów prawa, więc pytanie, czy to też nasze imprezy obejmie, a jeśli tak, no to pytanie, co pójdzie za tym, czy ktoś to wymyśli, że na przykład 50 osób w jednej sali na przykład, czy jak mamy w planie 150 wiesz, osób, to zrobimy w 3 salach. Jeśli ktoś planował dla 200, no to zrobi 4 imprezy, no. No właśnie, tak, jak tym zarządzić? Więc no, tych pytań jest bardzo dużo i, no, i my nie znamy na nie odpowiedzi, no. Czyli tak naprawdę dzisiaj jest jedno wielkie wyczekiwanie i trochę po Twojej stronie na to, jak będą wyglądały przepisy i czy będą bardziej liberalne. Po stronie hoteli, czy one w ogóle przeżyją? Czytałem dzisiaj komentarz na Forbesie,
Tadeusza Gołębiewskiego, no ile tak, Tadeusza Gołębiewskiego, który rządzi Tak. sporą częścią hoteli w Polsce, czy ten, i ten rynek od lat zna. On sam mówi, że pozostawiał wszystko i robi wiele własnymi pieniędzmi, żeby móc trzymać pracowników i móc tymi hotelami zarządzać, no bo w jego przypadku też samo spanie nie ma sensu. Tak naprawdę liczy się wszystko to, co jest dookoła, Tak. jak jest właściwie w każdym hotelu. Natomiast masz takie poczucie, że, bo wspomniałaś, że przyszłoroczne ceny mogą być wyższe. Z czego to się bierze? Że Tak. trzeba odrobić tegoroczne straty? No to raz, dwa, no, inflacja, trzy, nie wiadomo tak naprawdę, ile co będzie kosztować. No, czy to jest, czy ty mówimy tak naprawdę, czy mówimy o wyżywieniu, czy mówimy o takiej, nie, menu od osoby, czy mówimy o kwiatach, czy mówimy o jakichkolwiek innych składowych Kart, budżetu tak, odzywają weselnego? się tutaj kartkalia zaproszenia. Zresztą, Tak. to też jakiś element tej branży. Tak, i jakby nikt nie wie, ile będzie kosztował, ile będą poszczególne elementy będą, jak będą wyceniane. Wiemy, że no, kwiaty prawdopodobnie będzie ich znacznie mniej. Holandia znacznie mniej tych kwiatów sadzi i produkuje aktualnie, więc na przyszły rok one prawdopodobnie będą dużo, dużo droższe, więc bardzo mało jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. I moją rolą jest uprzedzenie klientów, że na dzisiaj, no to do marca wyglądała rzeczywistość tak i tak finansowa. No i jakiś tam margines plus minus 20% pewnie trzeba mieć w głowie. No ale tak, no Tylko ludzie zobacz, się... Kasiu, skoro to tak wygląda, nie, i tyle się zmienia, czyli hotele będą musiały inaczej do tego podejść, kwiaty z naturalnych powodów, Holandia posadzi mniej, będą droższe, więc Tak. trzeba będzie... Czy branża ślubna zaczyna się zmieniać? To znaczy widząc, że dzisiaj trochę krótsze perspektywy planowania trzeba będzie przyjmować, że nie da się przewidzieć pewnych rzeczy, czy to ma jakikolwiek wpływ na fundament działania tego biznesu? Oczywiście, znaczy, myślę, że fundament, no bo co jest fundamentem? Fundamentem jest na pewno to, że są ludzie, którzy planują najważniejsze uroczystości w swoim życiu. I ja wierzę głęboko, że oni będą, że wirus nie pohamuje ludzi przed intencją matrymonialną i one, i te śluby jakby będą. Ich jest rocznie około 190-200 tysięcy. No pewnie za jakieś pół roku będzie można spojrzeć w te dane i zobaczyć, na ile to ludzi pohamowało. Patrząc na jakieś dane historyczne po kryzysach na przykład, no jakby demografia i liczba ślubów przeważnie rosła. No oczywiście mówiliśmy o rozwodach, ale tego też się możemy spodziewać. Zmieni się rynek pewnie pod kątem, wymienią się firmy. No pewnie nie wszyscy, no trzeba sobie uczciwie powiedzieć, będą w stanie wytrzymać, bo myślę, że są dwa, myślę, słowa, które nam towarzyszą przez i będą towarzyszyć przez ostatnie miesiące. To jest survival i digital, no bo z jednej strony jesteśmy pchnięci w online, jesteśmy pchnięci w jakąś, no nie wiem, próbę cyfryzacji wszystkiego, a z drugiej strony no po prostu musimy przetrwać. No jedni bardziej, drudzy mniej. No w mojej, jakby w tej mojej kategorii usług ja mam tej pracy no w zasadzie sporo i jakby mam tak trochę na zakładkę jedne pary, jakby kończymy współpracę, bo realizujemy im śluby, przychodzą następne, no ale fotograf, wideo, zespół muzyczny, no jakby no muszą zrobić tą robotę w momencie, kiedy pójdą na imprezę, póki jak nie będzie imprezy, jej nie zrobią. Więc prawdopodobnie część z tych osób będzie musiało się podjąć jakichś innych form zarobkowania, no żeby przetrwać. Ja myślę, że to jest niestety, mówiąc o pewnych pesymistycznych wizjach, perspektywa pewnego bałaganu rynkowego, nawet nie na rok, tylko na dwa sezony, bo ten przyszły już jest bardzo dociążony tak naprawdę tymi parami, które są poprzekładane z tego roku, ale myślę, że ten 2022 też jest pod dużym znakiem zapytania, jak on de facto będzie wyglądał. I niestety, myślę, że ja jestem na tym rynku 15 lat. No, myślę, że rolą takich firm jak moja jest jakby trochę jakby doprowadzenie do tego, żeby ludzie się konsolidowali, żebyśmy wymieniali doświadczenia, żebyśmy być może łączyli pewne usługi, koszty, żeby tego rynku nie budować na nowo za parę lat, no bo to by był absurd. Ten Dobry, rynek ale przez to 15... też w różnych częściach rynku czy w różnych częściach biznesu tak to wygląda, że widzimy, że musimy sobie nawzajem pomóc, bo tak naprawdę za chwilę, jak to ruszy, no to ja bez ciebie tak. czegoś nie zrobię, więc ja spróbuję Dokładnie. Ci pomóc. Jeżeli mi się udaje, to ja teraz ci pomogę. Później być może sobie oddamy tak. jakąś pomoc czy cokolwiek takiego. Tak, tak jak mówisz, no zespoły muzyczne dzisiaj nikt nie może koncertować, chyba że w domu, na Instagramie. Ale tak naprawdę fotografowie, no jak? No musi pojechać na plan, więc może pojechać oczywiście w maseczce, ale to już nie to. A poza tym musi mieć gdzie przyjechać, a tego planu nie ma. I o tym właśnie rozmawiamy, więc... Są jakiekolwiek zrzeszenie, organizacje, które, nie wiem, skrzykują was jako branżę i możecie razem pójść do rządu i powiedzieć, słuchajcie, wiem, że inni potrzebują, ale my też.
Wiesz co, no my to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to i w zasadzie to się aktualnie prawnie jakoś tam strukturyzuje. Na początku, w połowie marca, zrzeszyliśmy się w Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej. Paradoksalnie to jest naprawdę kawał rynku. To jest, już dzisiaj pewnie mówi się, że to jest między, nie wiem, 8 a 10 miliardów rocznie. Natomiast ten rynek jest ogromnie rozproszony. Są stowarzyszenia konsultantów ślubnych, są stowarzyszenia, kiedyś były, one są chyba teraz mało aktywne, fotografów, wideooperatorów. Natomiast no, próbujemy zbudować teraz branżę, stowarzyszenie branży ślubnej, czyli ludzi, którzy no w ogóle na tym rynku jakkolwiek operują. Złożyliśmy petycje, złożyliśmy pisma, pokazaliśmy się jako branża, że no dużo robimy i no i tak, i też prosimy o wsparcie. Ja też podejmuję jakieś rozmowy z branżą taką stricte eventową, która patrząc w papiery i w kwoty jest trochę mniejsza, ale bardzo aktywnie działa i myślę, że cechą w ogóle tego czasu, który był. Ja przyznam szczerze, że te 1,5 miesiąca mnie totalnie wykończyło. To znaczy, ja się czuję tak totalnie zmęczona, bo ja robię chyba 3 razy więcej niż robiłam, a to nigdy osób jakoś mało dynamicznych nie należałam. I jest tak dużo cudnych relacji, kooperacji, które się tworzą właśnie na tym online'ie i w zasadzie pewnie na co dzień nie byłoby czasu, żeby zadzwonić do kogoś, pogadać, tylko powiedzieć, co możemy wspólnie. I to jest dobre i ważne, tylko pytanie, czy to jest ta relacja, która daje pieniądze w tym sensie, nie? Czy to jest no jeszcze relacja, nie. Czy to jest właśnie, to jest raczej zróbmy dzisiaj coś i poczekamy na finał kiedyś, prawda? I dzisiaj tak naprawdę no, musisz tak. pilnować tego, co ucieka, tak. tworzyć coś nowego, ale tak. jednocześnie stwarzać przestrzeń, że to urośnie dopiero kiedyś, nie wiadomo tak. kiedy, więc tak naprawdę też mam to poczucie, że mimo, że jest kryzys, to pracujemy więcej zdecydowanie, na tak. o wiele większej liczbie etatów niż do tej pory, natomiast na niewielu widać jakiekolwiek wpływy tylko. Tak. No zgadzam się. Zdecydowanie to się na dzisiaj nie przekuwa na złotówkę. Natomiast ja wierzę, że nie robiąc tego, totalnie się oddalamy od tej galaktyki. To znaczy, my musimy po prostu działać, musimy być. Jakby to jest taki moment, że paradoksalnie no jedni siedzą i się boją i twierdzą, że poczekają, a drudzy robią w zasadzie masę rzeczy ciągle po raz pierwszy. Codziennie robią coś po raz pierwszy. I to jest cudowne z jednej strony, bo na co dzień w tej takiej bieżączce, no szczególnie takiej eventowej, nikt nie miał czasu zastanawiać się, a zróbmy jakiś webinar, a zróbmy jakiegoś live'a, pokażmy się ludziom, kim jesteśmy. Pokazywaliśmy portfolio, pokazywaliśmy realizację, ale mało siebie tak naprawdę pokazywaliśmy, bo ciągle nie było na to czasu. No ale zawsze tym stoi człowiek. W twojej branży, Katarzyno, jest tak, że a znasz ją, tak jak mówisz, od kilkunastu lat, na ile to jest zaufanie do firmy, na ile to jest zaufanie do marki osobistej, tak jak w twoim przypadku, tak. do Kasi Gajek po prostu. Tak. Tak. No wiesz, to właśnie myślę, że coraz bardziej wszyscy się wychylamy za tych swoich, wiesz, Instagramów, za tych aparatów, pokazujemy się, że kto za tym stoi. Myślę, że coraz częściej też klienci wybierają po prostu człowieka, który im pasuje, nie wiem, osobowością, jest jakaś chemia, albo im nie pasuje. Albo poczucie bezpieczeństwa. Tak, tak. To jest kwestia jakiegoś zaufania, powierzenia niemałych pieniędzy i dużej wagi emocjonalnej, uroczystości i współpracy długoterminowej, no bo ze mną to jest rok, pół roku, czasem dwa. Więc tak, to wiesz, jakby ze wszystkiego no, można wyciągnąć jakby coś dobrego. Pewnie wolałabym, żeby ta rzeczywistość dzisiaj tak nie wyglądała i czasem sobie wstaję i mówię, Boże, niech ktoś odda mi moje życie. No ale z drugiej strony widzę w tym jakiś potencjał, to znaczy ja sama codziennie wychodzę z tej strefy komfortu i robię coś, czego kompletnie nie robiłam, wymyślam rzeczy, które okej, może tu na teraz nie przekuwają się, tak jak mówiliśmy, na tą złotówkę, ale wierzę, że one gdzieś energię pobudzają dalej i wrócą, prędzej czy później wrócą. Art Size Design pisze, że dekoratorzy też czują, że to będzie dwuletnia skala i dwuletni kryzys. Kartkalia, zaproszenia, dokładnie nic nie wiadomo i to jest nasz tak. problem. Dajcie znak sygnał, jeżeli jesteście z branży, nawet elementu tej branży, bo tak jak mówi Kasia, na ten ślub się ileś rzeczy składa, od kwiatów przez kartki tak. po inne rzeczy. Dajcie znak sygnał, co wam w duszy gra albo co wam uwiera dzisiaj w tej sytuacji, tak żebyśmy wiedzieli więcej, bo okej, no... Można przygotowywać kartki na różne okazje, więc jeżeli nie ma ślubów, no to możesz przygotować kartkę pocieszankę i zabawić się social distancingiem, na przykład graficznie, ale jeżeli robiłeś tak. to tylko ślubnie, no to na co się tutaj zamienić? No? No teraz na przykład, no właśnie Kartalię pozdrawiam, przekłada uroczystości, drukując różne okay, bilety, właśnie. Kartki i informacje, zmieniamy termin, tak? No widzisz,
To jest paradoks tej branży. O ile w eventach jestem w stanie sobie wyobrazić, że część tych rzeczy zostanie w online. Tak naprawdę no, sensem wesel jest kontakt osobisty, jest bycie, jest doświadczanie, są wrażenia, które taniec, kurczę piksele. No, no tak, jakby, no, jakby pikselami tego nie zrobimy i pewnie gdybyśmy jak bardzo się rozwinęli nawet, no to nie jesteśmy w stanie tego dreszczu, tych emocji wywołać, które, no, które robimy na żywo. Nie potrafię sobie zupełnie wyobrazić, jak to właśnie mielibyśmy trzymać ten dystans na tych imprezach, jak ci ludzie mieliby być w maseczkach, jak mielibyśmy jakieś pleksi przy stołach budować. Na przykład, nie? Wszyscy Wiesz. Są przy ubicach, nie, tylko nie mają tak. za bardzo jak jeść. No. Jestem w stanie sobie wyobrazić, to jest super, że ludzie właśnie teraz, jestem naprawdę pod wrażeniem takiej kreatywności, bo ludzie kiedyś na przykład, oczywiście no teraz też można, znaczy no można w bezkontaktowym jakiejś wizji lokalnej, ale chodzi o to, że jak się kupowało lokalizację na imprezę, no trzeba było pojechać, zrobić wizję lokalną, wszystko obejrzeć. Teraz nagle się okazało, że można no, zrobić taką no, wizję no, online. Tak, FaceTime, do widzenia. Mieszkanie też można kupić taką, no jednak jakąś panoramą, wycieczkę po obiekcie. Jakby dużo jest usprawnień, z których ja też chętnie będę później korzystać, bo to naprawdę masę czasu jednak oszczędza. Jestem w stanie sobie wyobrazić recepcję w hotelu, nie wiem, no bezdotykową, bezkontaktową, bezobsługową, no ale na weselu, no nie wiem, no bez tańca, bez toastów, no nie da się. No. No, wiesz, nawet no, same życzenia. Ja na przykład to lubię, bo teraz ten taniec w parach, powiem ci, to była tragedia, nie? A tak jak człowiek sam pobuje się troszeczkę, zawsze łatwiej, mniej będzie obciachu. No. Pytają cię widzowie, Kamil mówi, że wspólnie dacie radę. Czy jeżeli ktoś decyduje się na ślub w czasach COVID, to czy zakup sukni, garnituru to wciąż jest ważne dla ludzi? Czy nie wiem, czy tam jest jakakolwiek sezonowość, czy to jest na szczęście tak, że to jest tak uszyte, że jak nie w 2020 kochany, to w 2022 też w miarę będziesz wyglądał modnie. Już mówię. Wiecie co, ja powiem tak, absolutnie COVID nic nie zmienił. To znaczy ślub jest ślubem i będzie ślubem i jest to sytuacja wyjątkowa i nikt nie postanawia pójść w dresie z powodu tego, że będzie tylko 5 osób i generalnie, no tak, będzie kameralnie, więc nikt nie ma nawet takiego pomysłu, żeby cokolwiek weryfikować. Problemy się robią natury następującej. Planowaliśmy plener w lipcu czy w czerwcu, no ale będziemy brali ten ślub jesienią czy zimą, więc trzeba doszyć płaszcz, być może doszyć coś do sukni ślubnej. No są inne tkaniny, jakby nadal pozostaje ten klucz doboru ubioru do sytuacji, czyli jeżeli mamy ślub plenerowy, no to trochę i w środku lata to inne kolory, inne tkaniny stosujemy, czy w sukni ślubnej, czy w modzie męskiej. No ale jeżeli to robimy zimą, no to też o tym inaczej myślimy, więc tu się robią pewne niuanse. Widzę, że sporo no, salonów mody męskiej, mody damskiej po prostu oferuje też takie dopasowanie bezterminowe, no bo jeżeli przekładamy uroczystość na nie wiadomo kiedy, no to ta figura jednak trochę ewoluuje w różną stronę, więc żeby był jakiś zapas i jakby ta usługa zostaje bezkosztowa w większości, żeby dopasować na przyszły rok na przykład garnitur czy suknię. To jest jakoś pocieszające zdecydowanie, chociaż fajnie to mieć takie świeżutkie, prawie że wzięte ze sklepu i założone od razu, tak, nie, że tak. Czekało, aż się kwarantanna skończy, więc nie no, garnitur, no może już dzisiaj kolory inne, ale wiesz, głupio było nie założyć. No. Wiesz, no tu jest jakaś jednak dominuje pewna klasyka, więc to się aż tak bardzo nie będzie no, zmieniać. Wiesz, coraz więcej mężczyzn jest bardziej otwartych na eksperymenty kolorowe, jakieś podszewki, szelki. Trochę widzę, że... Szelki widziałem. Natomiast pada pytanie od Joanny Seed. Jakie są trendy wśród panów młodych? Dalej granatowe garnitury, czy coś nowego się zdarzyło? No tak, no. Znaczy wiecie, ja najczęściej proszę i proponuję i nawołuję do tego, żeby już naprawdę porzucić taką tendencję dopasowania pana młodego do panny młodej, albo pana młodego do kwiatków. Albo do kolorów, tak, jakby było, ja nie wiem dlaczego przez tyle lat trzeba było dostosować ubiór pana młodego do dekoracji na sali. No nie, niech on się czuje przede wszystkim dobrze, nieprzebrany. Jeżeli ktoś na co dzień chodzi w garniturach, no to rzeczywiście zwykły biznesowo-granatowy garnitur nie spowoduje, że on się będzie czuł wyjątkowo w tym momencie i będzie czuł, że to jest jakaś wyjątkowa chwila.
ale jak mężczyźni, nie wiem, no chodzą w jeansach i nie muszą mieć takiegoś bardziej formalnego stroju, no to ubranie ich w smoking albo frak no może spowodować, że będą totalnie w jakimś szoku i nie będą wiedzieli, jak się zachowywać. Zresztą z kobietami jest tak samo, z ubieraniem szpilek jest tak samo, jak dziewczyna nie chodzi na co dzień w szpilkach, a potem sobie funduje 9-centymetrowe szpilki na ślub, no to no tak, no, nie jest jej łatwo, tak. Ale w modzie męskiej no, najczęściej przychodzą mężczyźni i taką zachowawczą sytuację proponują. Właśnie granatowy garnitur, no albo właśnie jaśniejsze kolory, i może brązy. I teściowej się spodoba, zawsze będzie mniej tak, że się pasuje. Ekstrawagancje zostawmy na inny moment. Tak, no ale jest już na rynku naprawdę tylu cudnych doradców, stylistów. No tutaj dzisiaj bym powiedziała, że jest absolutnie grzechem odgrzewanie jakichś takich, wiesz, standardów. Można nawet w klasycznej wersji, mówię, poszaleć z podszewką w marynarce i będzie fajnie, ale najważniejsze, żeby człowiek się po prostu w tym czuł dobrze. W tym przypadku nie ma czegoś takiego, że mamy jakąś tam modę sezonu 19, 20, 20, 21 lub 20, bo dzisiaj zobacz, można by było zrobić garnitury 2020, 2022, skoro wiemy, że to będzie dwuletni problem. Ale wiesz, że to tak może być i rozmawiam z wieloma na przykład salonami też sukien ślubnych i oni mówią, że kiedyś no, były 2-3 kolekcje na przykład i teraz no, może się skończyć, że w 2021 będzie wyłącznie jedna, bo no, zrobienie kolekcji to też są koszty, no, obrót będzie mniejszy być może, więc ale z drugiej strony wiesz, no no znam rekordzistów, co 4 kolekcje wprowadzają i czasem sobie myślę, no, no po co? No można 2 i też wybrać. Jakby czasem ten nadmiar niczemu dobremu nie służył, ani nie powodował, że ten wybór jest łatwiejszy. Myślę, że zyskają właśnie lokalne firmy, bo w tej modzie na przykład damskiej bardzo często, no zresztą w modzie męskiej tak samo, no we Włochy, Hiszpania, Francja, no to taka kolebka mody i tkanin, więc zamówienie na przykład dzisiaj sukni z Hiszpanii czy Włoch, no jest sporym ryzykiem, no, więc nawet zyskają te polskie. Michałem Mr. Vintage rozmawialiśmy o tym, oni też przygotowywali wspólnie z Lancer te kolekcje, przecież na zimę to się robi o wiele wcześniej niż przyjdzie tak. Zima i teraz tak naprawdę nie, do kogo zadzwonisz w tych Włoszech, jeśli oni wszyscy się ratują nawzajem. Więc to był problem. Dzisiaj to zaczyna inaczej wyglądać, zaczyna odżywać, no ale też wiadomo, że opóźnienie będzie spore. Choćby w tych reakcjach czy relacjach, bo były inne priorytety, więc to też jest ten moment, kiedy my będziemy musieli, jak rozumiem, podejść do mody inaczej i więcej sobie nawzajem wybaczyć, tak? Nawet nie będziemy już mogli się krytykować, że masz właśnie koszulę sprzed pół sezonu. No, no nie, i myślę, że to jest bardzo zrównoważone podejście. Wiesz, no... Myślę, że nikt nie będzie... Nie, to tak nie działa. I to nie powinno tak działać. To trochę było, wiesz, zjedliśmy własny ogon. No, trochę nadmiar niczemu dobremu nie służył. No. Kiedy najbliższy ślub? Jak Bóg da, no to koniec czerwca. O. Ale zobaczymy. Koniec czerwca, potem... Bo dzisiaj tak naprawdę wspomniałaś o tym, że ślub nie jest zgromadzeniem w rozumieniu prawa. Tak, przepisów prawa nie. To czym jest? Tak po prostu ludzie się schodzą niechcący i... Spotkaniem rodzinnym po prostu, to oni tam jakby, jak mówią o tych imprezach, no to jakby jesteśmy w linii z pogrzebami najczęściej, no bo jakby jednym tchem wymieniają śluby, wesela, pogrzeby, imprezy okolicznościowe, komunie, o. Ale wiesz, ja myślę, że takim dla stricte eventowego rynku, no to pewnym wyznacznikiem są niestety te wszystkie globalne korporacje. I jak słyszę, że nie wiem, do wiosny przyszłego roku wszystkie eventy są zatrzymane w korporacjach, no to jest to jakiś wyznacznik. Myślę, że musimy się pogodzić z tym i ja jestem raczej z człowiekiem, który woli to sobie zrobić szybciej niż później, że wesela na 200, 300, 400 osób to myślę, że takich długo nie uświadczymy i nie zorganizujemy, co nie oznacza, że inne się nie będą odbywać. No ale jak to myślę, teraz, że... bo zakładam, że no byli tacy, którzy chcieli mieć taką grupę ludzi na ślubie i tak. Teraz z jakiegoś powodu chcieli. Teraz jak ich przekonać, żeby z 300 zrobili 30 i dalej będzie to samo? No wiesz co, no można zrobić weekend ślubny na przykład. W piątek 100 osób, w sobotę 100 osób, w niedzielę 100 osób. Na przykład. Ja mam takich klientów, gdzie rozmawiamy o w ogóle podzieleniu seniorów i powiedzmy rówieśników, czyli na przykład w piątek zorganizować ślub i obiad dla rodziny i seniorów
no po to, żeby ich trochę izolować od tej grupy rówieśników i młodzieży. I wiesz, ja wierzę, że to jest całkiem sensowny pomysł. Obiad, wiesz, 30 są godziny, osób. Czy były godziny dla seniorów w supermarketach? Dlaczego nie może być ślubu dla seniorów po prostu? Nie? Wesela. No tak, no tak. No, nie, ale no masz rację, tak. Jakby te względy bezpieczeństwa, one nawet podświadomie będziemy ich szukać. Podświadomie tak, będziemy tak. szukać sposobu na to, jak kogoś ochronić, nawet jeżeli uznamy, że wszystkie możliwe krzywe już są spokojne. Tak, będzie ten dystans. Myślę, że to, wiesz, całowanie się, życzenia na poślubne, myślę, że będą wyglądać inaczej. Może niekoniecznie u złokcia będziemy te życzenia organizować, Ale wiesz, ale... wyobraź sobie teraz ten tłum, który zawsze krzyczał gorzko, gorzko. No nikt już tak nie krzyknie teraz. No. Nie, no może krzyknie, ale wiesz, ja myślę, że widzisz, w każdej sytuacji będziemy tworzyć nowe obyczaje, myślę, i te takie celebracje, no, nowe obyczaje celebracyjne i nowe obyczaje w ogóle, nowe praktyki organizacji imprez, także pod kątem tym, powiedzmy, reżimu sanitarnego, ale tu mówię, to są tak wrażliwe sytuacje, no tutaj nie wyobrażam sobie mierzenia temperatury gościom, spisywania oświadczeń, czy ale byli na może trzeba będzie, kwarantannie. nie? Może być tak, że nie wiem, Może jakieś prawo trzeba. się porwie, że to będzie naturalne, Tak, że tak musi być. tak. Tak. Wczoraj widziałam zdjęcia takiej budki na lotnisku w Hongkongu, która wybija wirusy. No i jakoś przywiązałam się strasznie do tego widoku. To było cudowne, gdyby się można było wypożyczać taką budkę. Pozdrawiam, wybity i wychodzę, nie? No to, tak, na przykład. To ja. To trzymam kciuki mocno za to, żeby twoja branża stawała na nogi, żeby się może nie tyle jakoś specjalnie dynamicznie rozwijała, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało i co jest za rogiem i jak ten dynamizm należy mierzyć i co to Tak. znaczy szybko, ale żebyście mogli trwać, sobie nawzajem pomagać, bo tak jak mówisz, to dzisiaj na przykład mówi się o dużych biznesach motoryzacyjnych i mówi się, że w samej motoryzacji to jest zatrudnionych w totalu ileś tam ludzi, bo przecież to są te zakłady i jeszcze ileś kooperujących. Tak samo w sumie jest z tobą, ty robisz jedno, ale jest Tak. iluś podwykonawców, którzy Dokładnie. Bez ciebie, czy bez twojego zaangażowania, bez twoich umiejętności złapania klienta Tak. nie dadzą rady, prawda? Wiesz co, ja wierzę, że wiesz, eventowcy to twardzi ludzie, no, kreatywni, zdeterminowani, zaangażowani, więc ja wierzę, że, no, że przy wspólnym wysiłku i pomocy damy radę. No by to nie trwało 2 lata. Odzywa się fotograf, który mówi tak, weekend weselny 3 dni plus poprawiny 3 dni, jest 6 dni balowania. No to o. Rzeczywiście to się budżetowo by jakoś spięło, prawda? No właśnie. Tak, nie, no, ja myślę, że trzeba kreować nowe trendy, więc ewidentnie możemy rozszerzać to na kilka dni. Bardzo Ci dziękuję. Katarzyna Gajek, bardzo Esquire Wedding dziękuję. Planner. Wszystkiego dobrego, Kasiu, i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję Pa, bardzo. pa. Natomiast nie sądziłem, że znajek fotografii, znany Wam choćby z jednej z ostatnich sesji fotograficznych dla Lancerto, kiedy zabawiał się grafiką z Mr. Vintage'em, robi także w ślubach. No ale gdzieś trzeba zarobić, żeby potem móc spełniać się jako artysta, prawda? Ja to doskonale znam. Czasami rzeczywiście tak to wygląda. Chciałbym, żebyście poznali Zofię Stylistkę, pisaną przez Zophia Stylistka. To jest dziewczyna, która przyjdzie na kanał instagramowy Lancerto, przejmie go i ja z Michałem, gdybyśmy nawet bardzo się starali, to będziemy mieli już trochę bardziej utrudnione zadanie, więc jeżeli pozwolicie, to chciałbym dzisiaj z szanowną panią Zofią się tutaj pojawić, poplotkować, przygotować do nowych czasów. Szanowna pani Zosiu, uwielbiam to imię, jak mówię do mojej córki na prawo i lewo właśnie Zofia, to od razu mi się milej robi, więc tym bardziej się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i dziękuję ci za to, że mnie do siebie wpuściłaś, bo słyszałem, że przychodzisz jak do siebie tutaj za moment. Jeszcze raz, coś nie słabo słyszę? Cześć. Mówię, że słyszałem, chodzą plotki po ulicach i po salonach Lancerto, że wpadasz tutaj na kanał, zabierasz go i faceci już będą mieli utrudniony do niego dostęp. No słuchaj, podobno tak będzie. Tak, bardzo mi miło, zresztą będę miała okazję 3 razy być na kanale Lancerto. Najbliższy raz już we wtorek za tydzień o 20. To prawda, natomiast wiesz co, ja myślałem nie za długo rano, jak się przygotować na spotkanie z tobą, a musiałem to robić o godzinie 5:45, wiedząc, że o godzinie 17:45 dopiero się z tobą spotkam. To nie jest najłatwiejsze. Żeby spotkać się ze mną? Nie, żeby się dobrze przygotować do tego, bo wiem, że teraz niby patrzysz sobie tam w kamerkę, ale tak naprawdę sprawdzasz, czy facet się dobrze ubrał, wiedząc, kto będzie z nim rozmawiał. To i wszyscy mi to mówią zawsze, jak się ze mną mają spotkać, że się stresują, co na siebie włożyć. No ale wiesz, to jest mój zawód, to jest moja praca. Wtedy, kiedy pracuję, to pracuję, ale no nie mam aż tak, że wiesz, żebym każdego tak skanowała od dołu do góry. No kiedy pracuję, no to tak. Ale
ale jakby nie było, ludzie przyjdą po to, żebyś spojrzała im głęboko w oczy i powiedziała, jak ten sezon będzie wyglądał. Czy ty wiesz, co to w ogóle, jak będziemy mierzyć teraz sezony? Do tej pory to było dosyć jasne. Mamy jakąś wiosnę, mamy jakieś lato, mamy jakąś zimę, mamy jakąś jesień, a dzisiaj, teraz? No właśnie, to jest pytanie, myślę, które wiele osób sobie teraz zadaje, bo może być jeszcze trochę za wcześnie, żeby już jakieś prognozy robić, ale tak wiesz, zastanawiając się, może być różnie. Bo wiesz, tak jak normalnie mamy dzisiaj początek maja, czyli za około miesiąc, no połowa czerwca, już powinny zacząć się letnie wyprzedaże, no a przecież w sklepach jeszcze jest mnóstwo towaru takiego wiosennego, który w marcu, w kwietniu nie został wykupiony. No i wiesz, to jedno, a dwa, że na każdej witrynie sklepowej dzisiaj jest jedna wielka przecena, więc tak naprawdę niczym tak, nie zaskoczymy, jeśli nagle z 50 zrobimy 70%, no bo my widzimy, że to nie są błahe przeceny i wiemy dlaczego. Tak, dokładnie, wiemy dlaczego i tym samym wspieramy polskie marki i będąc tutaj na tym kanale, my też to również robimy. To prawda, choć nie wiem na ile, bo mówimy o tym, że biznes się trochę pozmieniał. Kasia o tym przed chwilą opowiadała, jak relacyjność zyskała na znaczeniu. To, co zawsze podkreśla Lancerto i to, z czym nawet klienci Lancerto tutaj się u nas pojawiają czy ujawniają, to jest powiedzenie wprost, że do salonu nie przychodzisz do sprzedawcy, tylko przychodzisz do eksperta. Ten ekspert, też trudno właśnie pożegnać się nagle z ekspertem, bo przygotowanie nowego eksperta do tego, żeby mógł z tobą wejść w fajną relację i przygotować cię do tych zakupów, to już nie będzie takie proste, jak po prostu zatrudnienie kogoś, kto policzy, wyda i do widzenia. I zastanawiam się, na ile ta relacyjność, ta personalizacja zakupów też będzie zyskiwała na znaczeniu. Masz na myśli moją branżę całkiem też? Tak, też, zdecydowanie. Personal shoppingu. Wiesz co, no na pewno w przypadku takiego zawodu jak mój, gdzie zatrudnia się eksperta, doradcę od zakupów, to no jest to, mówmy się, taka usługa luksusowa. I w przypadku takich usług, no też w okresie kryzysu może to różnie bywać, nie? Ale myślę, że tak patrząc też po to, jak wiesz, jak dzwonią do mnie klienci moi stali, tacy, którzy byli zainteresowani, którzy byli umówili na marzec i tak dalej, to widzę, że póki co cały czas wracają. No dobrze, ale do tej pory to szłaś pewnie do jakiegoś sklepu, żeby to poprzymierzać, sprawdzić, dotknąć, a w czasach online'u jak to wyglądało, jak wyglądała twoja praca? Można oczywiście zakupy online robić. Ja osobiście nie jestem, wiesz, fanką tego, żeby robić wyłącznie właśnie drogą online. Przeważnie lubię to robić wtedy, kiedy już znam klienta, znam jego preferencje i wiem... I wymiary. Czym, proszę? Wymiary, preferencje i wymiary, rozmiary, tak. Wiem, które marki na nim dobrze leżą i tak dalej. Znam, wiesz, jego dobrze, jego urodę i tak dalej, więc łatwiej mi jest wtedy robić takie zakupy online. Jak kogoś nie znam, to tak średnio lubię. Wolę jednak, wiesz, ten osobisty kontakt, bo wtedy po prostu mam pewność, że wszystko jest dopracowane tak, jak powinno być i że, wiesz, wypuszczam kogoś, kto jest na pewno dobrze ubrany. A pewnie sam, jak robisz zakupy online, no to wiesz, że to jednak jest no swego rodzaju ryzyko trochę, nie? Mimo że, wiesz, dzisiaj ten e-commerce się bardzo rozwija i już starają się te marki zrobić to w taki sposób bardzo przystępny dla odbiorców, a więc, wiesz, i wymiary dają i dają, wiesz, lepsze zdjęcia są i lepsze możliwości zwrotów, to jednak, no, przymierzenie ubrania to przymierzenie ubrania na żywo, nie? Można jednak na tych zdjęciach się trochę jeszcze pomylić. No trochę też patrząc na moją branżę, widziałam, że właśnie dziewczyny w tym zawodzie, w personal shoppingu więcej właśnie działały teraz online na zakupach. No i wiesz, no jakoś tam sobie każdy radzi, ale tak jak mówię, no jednak ten osobiste, wiesz, przymierzenie i ten osobisty kontakt to jest coś takiego, co z pewnością daje większe, lepsze efekty. Przymierzenie, porozmawianie, to o czym mówiłem, że nie sprzedawca to nie ekspert, a na to zwracam uwagę, że jednak idziesz z kimś porozmawiać, idziesz, żeby ktoś ci doradził, a nie tylko przytaknął na to, co sam sobie wybrałeś, bo nie zawsze to może być dobre. Czy faceci mają dobry gust? Zależy. Myślę, że wiesz co, to znaczy tak, no są tacy, którzy mają świetny gust, a są tacy, którzy go nie mają. No tak samo... Którzy potrzebują pomocy. Kobiet. Tak samo w przypadku kobiet. Są takie, które mają świetny gust, ale są takie, które nie mają. Wiesz,
moda jest trochę taką dziedziną artystyczną, trochę taką, wiesz, powiązaną nieco właśnie z estetyką, trochę i z estetyką, i trochę, wiesz, kupuje się ubrania też często emocjami, tę stronę, wiesz, taką wyobraźnię artystyczną trzeba mieć rozwiniętą. Jak ktoś, zauważyłam tak pracując z klientami, że jak ktoś ma taki umysł bardzo ścisły, logiczny, to mu jest trudniej zrozumieć modę. Nie, bo po prostu on się takimi logicznymi, wiesz, schematami kieruje, a wiesz, w modzie czasami nie zawsze to tak jest, to jest takie logiczne i oczywiste, nie? Więc, a więcej facetów ma umysł ścisły, co widać na przykład po studiach inżynierskich, to może gdzieś to wiesz, czy klasach matematyczno-informatycznych. Ale czy to się zmienia z wiekiem? To znaczy widzisz, że nie wiem, młodsi klienci, którzy parę rzeczy już widzieli, gdzieś mieli okazję się zainspirować, śmigają po Instagramie, gdzie każdy coś może pokazać, gdzieś tam szukają tej wiedzy, zanim podejmą decyzję zakupową, jak to się mówi, że oni trochę łatwiej im połączyć pewne rzeczy, które jednak są łączalne, a nie wykluczające się? Mówisz, że młodsi, czy ja wiem, czy tak jest, wiesz co, to zależy też jaki, wiesz, jaki ktoś styl preferuje, bo tak naprawdę czasami w przypadku tych młodszych też są mężczyźni, którzy lubią, wiesz, po elegancję sięgać, nie? Więc tak naprawdę, a tutaj już trzeba mieć wiedzę, żeby zrobić to dobrze. Samo wyczucie nie zawsze wystarczy, nie? Więc tutaj trzeba mieć wiedzę. Natomiast jakoś bym tego chyba nie dzieliła tak na młodszych i starszych. Myślę, że to jakby wiek tutaj nie ma do końca znaczenia. To bardziej, wiesz, styl. W przypadku takiego właśnie ulicznego streetwearowego stylu, może takiego, wiesz, bardziej powiedzmy w trendach obecnych, to jest taki, wiesz, styl, który właśnie mocno się opiera na tym wyczuciu. Ale w przypadku, gdy mężczyzna, wiesz, już właśnie sięga po elegancki styl, to tak jak mówię, tam już są pewne zasady, jest taka wiedza, wiesz, mężczyźni są to pragmatycy, nie? I taka moda też jest właśnie męska trochę wynika. Starają się być. Pragmatyzmu, przynajmniej w modzie. I tam jest właśnie dużo takich, wiesz, fajnych właśnie zasad, które wynikają z praktycznych takich porad i warto je znać, bo one później też ułatwiają poruszanie się wśród tej elegancji. Szanowna Pani Zosiu, zostaje, znaczy nie teraz, ale wpadniesz tutaj na kanał parę razy, tak żeby tak widzów Lancerto trochę lepiej ubrać, albo trochę lepiej poznać, albo im trochę bardziej doradzić, niż robił to Michał ostatnio, czy inni nasi goście. Czego się po Tobie tutaj w tym miejscu oni, widzowie, mają spodziewać? No więc ja mam do przeprowadzenia dwa live, takie osobiście, kiedy będę je prowadziła. Na pierwszym za tydzień będziemy mówić o smart casualu, czyli tym stylu pomiędzy eleganckim, a tym luźnym. I tak właśnie ten styl, ponieważ nie ma takich zasad określonych, wiesz, to konkretnie, co można, czego nie można, to tak naprawdę on sprawia najwięcej wyzwań mężczyznom, zauważyłam, ponieważ właśnie nie wiedzą, czy na przykład dżinsy już można, czy nie można, nie? Czy na przykład t-shirt pod marynarkę z nadrukiem można, czy nie można. I wiesz, to sporo jest takich wątpliwości, dlatego, wiesz, z przyjemnością o tym będę opowiadała, a więc o smart casualu i... No dobra, ale to poczekaj, to mamy jeden temat, smart casual. Tak. Wprawdzie widzę, że jeden z Twoich fanów, widzów mówi, że jesteś nieobliczalna, więc tym bardziej się cieszę, że będziemy mieli okazję zobaczyć. Ale szanowna Zofio, jeżeli mówimy o smart casualu, no to dzisiaj to troszeczkę się nam pozmieniało, bo od 2 miesięcy ludzie nawet na wysokich stanowiskach nadają ze swoich domów, więc trochę luźniej niż do tej pory podchodzili do swojego, jakby nie było oficjalnego stroju. Nie boisz się, że to zostało w nich na dłużej i że hasło dress code będzie zapisywane po polsku po prostu? Wiesz co, ogólnie moda idzie właśnie w stronę bardziej casualu. Trochę się ogólnie jest taki trend, że się odchodzi od tego eleganckiego i wiesz, tak naprawdę już przestaje nas dziwić to, że łączymy na przykład sneakersy, czyli sportowe buty z garniturem, nie? Już są takie łączenia i to może nawet bardzo stylowo wyglądać. Tak, ale gdybym ja dzisiaj siedział tu w bluzie z kapturem, z dużym napisem Zosia na przykład, no to byś pomyślała sobie, przygotowane, czy mógł się ogarnąć bardziej? No, chyba to drugie. No właśnie. Nie wypadało mi, prawda? Bo wchodzę w rolę, znaczy wchodzę w rolę, jestem hostem, więc siłą rzeczy wymagam ja od siebie trochę więcej, bo wiem, że widzowie też ode mnie wymagaliby tego, żebym się no, jakoś tam ogarnął, nie? No tak, oczywiście, że to jest ważne, wiesz o co chodzi, to jest nasz wizerunek. Moda też pomaga nam wchodzić w pewnego rodzaju rolę. A więc wiesz, jeżeli ty jesteś prezenterem czy dziennikarzem, wiesz, no też ten ubiór po prostu pomaga ci wchodzić w tę rolę, tak? No właśnie, ale wiesz, są sytuacje,
kiedy nie wymagany jest od nas taki strój, czy taki właśnie bardziej profesjonalny wizerunek i wtedy też nam jest moda potrzebna, bo idziemy z kimś na piwo i chcemy się czuć, wiesz, tak na luzie, nie? Więc po to nam jest właśnie moda, jeśli umiemy to inteligentnie wyczuć i dobrze, wiesz, interpretować, no to można właśnie z tym się lepiej, te ubrania mogą sprawić, że się lepiej z tym czujemy. Ja zobacz, piękną rzecz powiedziałaś, bo jeżeli ktoś mi powie, stary, ale jak ty się ubrałeś? Ja powiem, nie potrafisz tego poprawnie zinterpretować. No. I będę załatwiony. On po prostu nie rozumie, że ja tak muszę, że z Mateuszem Zielonką rozmawialiśmy, jednym z ambasadorów Lancerto, który po prostu jak chodzi do salonów, to oni pukają się w czoło, bo on zaczyna łączyć rzeczy wydające się nie do połączenia, ale to po prostu jest jego styl. Jeżeli to jest facet, który świetnie sobie radzi na deskorolce, surfingu, snowboardzie, no to on lubi, żeby pewne rzeczy były lekkie, nawet jeżeli bierze je z salonu mody męskiej, jakby nie było ogarniętego Lancerto. Mhm. Tak, powiem Ci tak, że tutaj, jeżeli ktoś ma wyczucie, właśnie jest takim estetą, umie, wiesz, tworzyć fajne, niekonwencjonalne połączenia, ma po prostu taki dryg do tego, to można jak najbardziej tak robić. Mało tego, nawet powiem Ci, że jak mam klientów, mężczyzn, to najczęściej, wiesz co słyszę, jak chcą, żebym ja im pomogła się ubrać, to najczęściej słyszę tak, Zosia, tak żeby było trochę elegancko, ale trochę sportowo, tak wiesz, żeby nie było za elegancko, nie? I zawsze jest tak, żeby... Tak nie było za sztywne, nie? No ale ty, bo tylko w tym znaczeniu rozumiem połączenie sneakersów i garnituru, czy marynarki tak. Bardziej, chociaż garnituru też. Ale czym jeszcze jest taki w takim razie smart casual? Czy dałoby się na przykład na jakimś oficjalnym spotkaniu, czy półoficjalnym spotkaniu połączyć tę umowną bluzę z kapturem, sneakersy, ale być może jakieś spodnie, które właśnie już nie są jeansami, ale są trochę bardziej eleganckie? Znaczy bluza z kapturem to już na pewno będzie za dużo. Stanowczo mówię. Kaptura. Stanowczo mówię, nie. Sneakersy to zależy, nie? I tutaj będziemy to właśnie na najbliższym live'ie rozkładać na czynniki pierwsze. Dobra. Więc to zależy od, bo to wiesz, ten smart casual też może być różnie interpretowany, nie? Bo może być, ubierz się w stylu smart casual na rozmowę rekrutacyjną, gdzie bym nie ryzykowała jednak, ale może być smart casual gdzieś w jakiejś mniejszej firmie, tak? To rozumiem, tylko zobacz, dzisiaj mamy sytuację, w której nawet LinkedIn pozwala na to, żebyśmy zawiesili krótkie wideo pokazujące nas, jako taką wizytówkę do CV w ogóle, albo nawet zrobili CV w wersji takiej, no ale jest to wymóg online'owy jednak, czy w takim razie online wymusza jakąś inną formę ubioru i komunikacji, czy nie ma to znaczenia? Offline i online, jeżeli mówimy o pewnym poziomie, pewnej jakości, to jest to samo. Słuchaj, no... To masz temat na trzeciego live'a. Załatwiłem się trzeciego live'a. Zosia, jesteś ustawiona. Słuchaj, to jakie spodnie założyć, jak masz live'a, to nie widać, nie? O, a jak ci się nagle przypomni, ja przepraszam Państwa, mam coś, co w drugim pokoju i przyniosę. Nagle wstajesz, a tu się okazuje, że czar prysł. I koniec. No, a tam dresy, nie? No wiesz, no nie no, oczywiście, że jakby, wiesz, bierzemy zawsze pod uwagę, no to na ile nas widać, tak? Więc no, żartując, znaczy to akurat... Nie chcę pytać, jak wyglądasz poniżej kadru, ale poczekam na live'y. Wpadnij we wtorek o 20:00. I kto do nas dołączył, też niech wpadnie. Ale zobacz, jak się pięknie dobraliśmy. Moja kratka, twoja kratka. Prawda, że jesteśmy na topie i na czasie? Ale tylko wiesz co, miałem problem, Zosiu, całkiem serio z tym, co na taką koszulę, jaką marynarkę na taką koszulę mogę nałożyć, bo wszystkie inne, które miałem, były też w kratkę, tylko różną kratkę, więc dostałam jedyna gładka była niebieska, ale w takim odcieniu, który do żadnego niebieskiego tutaj nie pasuje, więc przyznaję, że dzisiaj w samej marynarze teraz nie wyglądałoby to zbyt dobrze. No. Wiesz co, no jakoś by się dało połączyć. Nawet wiesz, to też w modzie męskiej nie jest tak, że wzorem nie możesz połączyć. O tym też będę mówiła. Owszem, można. A, no tak. Dobrze. No czy myślisz, że się tak... Nie, ale zobacz, wpadłaś, zareklamowałaś się, zaorałaś mojego live'a i jesteś gotowa na swoje. I ja to lubię, ja to szanuję. No. Tak. Super. Zosiu, bardzo dziękuję za teraz. Uważaj na siebie, będę widzem, będę wpadał i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję coś dobrego tutaj na Lancertowym kanale zrobić. Wszystkiego dobrego. Pewnie, bardzo chętnie. Zdrowia, dziękuję do zobaczenia. Również. Cześć, dziękuję bardzo. Zgodnie z obietnicą, live'y były dzisiaj dwa. I znów przychodzi ten moment, w którym z kim myśmy się ostatnio tak tutaj zagadali? Chyba z Rafałem Gaburą, że nagle Zuckerberg mówi do mnie, została ci minuta, 50 sekund, to bardzo mało, ale dość, żeby Wam podziękować serdecznie za to spotkanie.
żeby wyprostować się na koniec i rzeczywiście odesłać do tych naszych spotkań na żywo tutaj na kanale Launcher, to będziemy rozmawiali o różnych rzeczach. Nie zawsze to będą rzeczy widowiskowe i łatwe. Czasami opowiemy o tym, jak branża ma się słabiej. Zachęcamy Was do tego, żebyście spróbowali wrócić do sklepów stacjonarnych i zobaczyć, jak to wygląda. Uważajcie na to, że jest to zorganizowane trochę inaczej, że nie wszystkie już się otworzyły, więc pamiętajcie o bezpieczeństwie, o higienie, tak żeby wszyscy zdrowo mogli ładnie w tym sezonie wyglądać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w każdej chwili.